Dzień dobry Państwu. 19 mogę? 19 stycznia mamy, słuchajcie, 2024 i witamy się z Wami. Około 9 rano jest chyba. Tatuś już jest piękny, wystrzyżony. 8.53. O, proszę bardzo. I jeszcze piekarnię odwiedził. Przez te ferie pewnie. Przez ferie dzieciaki się nie kręcą, to i rodzice się mniej kręcą. No. Większość o tej porze siedzi w pracy. No, jakie wymarłe miasto się. Tata wydaje. Odwiedził piekarnię, dzieciom kupił drożdżówy, chlebek świeży. Robimy kakao, kawka czeka, proszę pana. Proszę bardzo. Oczekuję. Oczekuję. No i co? Startujemy z piąteczkiem. Pogoda dzisiaj jest ekstra. O, jest to może. Żeby się dopadało śniegu. To jest pomysł. To może dzisiaj piosenki. Bardzo chętnie. Dobra. Bo ja teraz i w tej Jastrzębie i tutaj ma podobno być ciapa. Cieplej. Dzisiaj może jest ostatni dzień, żeby skorzystać z sanek i ze śniegu, nie? Słuchajcie, ale w Jastrzębie jakakolwiek by nie była pogoda, to i tak będzie zarąbiście, nie? No, też tak myślę. No to dobra. Kawka. Kakaoko zaraz wjedzie. A kot to poszedł, nie? Ty go chyba puszczałeś, czy nie? Myślałem, że ty go puściłaś. A może ja go puściłam? Ja tak. Go wpuszczałam. Wczoraj. Może. Pieszczocha. No dobra. Dobre? Dobra. Jak widzicie, kawka pita. Dzieciaki sobie zadają. Przed chwilą padło pytanie, to kiedy jedziemy? To kiedy jedziemy, a to nigdy nie wiadomo. To jest pytanie, na które zawsze ciężko odpowiedzieć. Tak jednym słowem. No. Bo u nas to nigdy tak nie wygląda, że... No rzadko, bardzo rzadko. Może nie nigdy, ale rzadko. No i dzisiaj to doszliśmy do wniosku, że najprawdopodobniej to, nie wiem, może jutro, nie? Dzisiaj się jeszcze na spokojnie przygotujemy wszystko, spakujemy, chociaż powiem ci, że ja tam już sporo rzeczy przygotowałam, spakowałam, ale jeszcze się sporo suszarki musi wydobyć. No i co jeszcze, te sanki można by zrobić dzisiaj, co nie? Ciepło jest w ogóle? Dzisiaj minus 6, a tak jest przyjemnie właśnie na sanki. To zimno, bym powiedziała. No dobrze, no to zimno. No to jest szansa, że to będzie dziś lub jutro, tak? Tak czy siak, weekend się zaczyna, więc ciekawe, co wy tam dzisiaj wyprawiacie, jakie macie plany, czy gdzieś jedziecie, czy nie jedziecie, dajcie znać. Dajcie znać. I rezerwujcie te terminy, naprawdę, letnie i pozasezonowe. Tak, i najlepiej tygodniowe, a nie weekendowe, to też jest dobra opcja, bo spokojniejszy no czas. Takie są moje przemyślenia, że chyba ludzie się liczą z kasą. I jak ktoś odkryje, że poza sezonem jest dużo taniej i w ogóle lepiej, to może tak to teraz działa, że... Znaczy dociera do niego jakaś różnica w kosztach, no nie? Mimo, że my tak naprawdę cen to nie zwiększyliśmy od 3 lat. Albo już od 4 nawet. Mhm. Mówię poważnie. No tak. Ale różnica między sezonem a nie sezonem, no to potrafi być ponad 2 razy. Zwłaszcza... No tak. No tak, tak. No, a przy rezerwacji z wyprzedzeniem tam jeszcze można coś ugrać, więc... Polecam wam. My zresztą też tak lubimy. Dokładnie tak. Już nieraz się okazywało, nawet na przykładzie choćby Chorwacji, że poza sezonem tak. Jest taniej, jest dużo lepiej. Myślę, że to też jest temat, który się powinniśmy wziąć. Tunezja w maju, przed sezonem. Też majówka, bomba. Pierwszy wyjazd i Chorwacja. Tak no. Jak w zeszłym roku pojechaliśmy w czerwcu, to był cudny wyjazd. Było puściutko, nie było ludzi. Pogoda wprawdzie była trochę kapryśna, ale w sumie było zarąbiście, naprawdę. To był naprawdę jeden z fajniejszych wyjazdów, powiem ci. I chętnie właściwie do tego samego apartamentu bym wróciła, bo jest mały, ale wygodny był dla nas bardzo. Także trzeba by się tym tematem zainteresować trochę wreszcie, bo to czas leci i za chwilę się obudzimy w kwietniu, no nie? Tak. A jeśli chodzi o te rezerwacje u nas, to zwłaszcza jeśli chcecie weekend przedłużać w jakimś tam, nie wiem, marcu, kwietniu, maju czy wrześniu, to się lepiej śpieszcie. No to właśnie. Była mowa o tym już parę razy, ale rzeczywiście grafik się wypełnia szybko dosyć, więc no, to ważna informacja dla planujących. Ale też taki sygnał dla nas, mówię ci, bo my się zapominamy i potem... A no właśnie, no tak, bo tu wszystkich zachęcamy, a tak. Sami tego w tym roku jeszcze nie zrobiliśmy, a dokładnie. Już wiemy, że tak należy robić. Tak należy robić zdecydowanie, tym bardziej, że mamy czas od maja już taki trochę może być ograniczony, w sensie trochę się trzeba liczyć z innymi rzeczami i żeby się wpasować później, no.
To trzeba by się tym zainteresować już najlepiej teraz. No dobra, słuchajcie, no to tu kończymy. No i co więcej? Życzymy Wam miłego dnia, a przede wszystkim dobrego weekendu. A Udanego. jeszcze przypominamy, że macie możliwość, często dopytywaliście, mówię o Jastrzębiej Górze. Jeśli macie ochotę, to no to śmiało. To zapraszamy. Znajdziecie trochę filmów na kanale, nawet w ten weekend i w przyszłym tygodniu też będą kolejne. A Jastrzębią Górę będziemy Wam pokazywać częściej. Tak jest. Z przyjemnością. No dobrze, to będzie na tyle, nie? No to bye.